Kiedy w ostatni czwartek tutaj uwielbialiśmy Pana i tutaj brat Wojciech prowadził, był on i była tylko tutaj Aneta, śpiewali, uwielbiali Pana i zaśpiewali jedną pieśń, choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Prawda? Oliwy owoc chybiłby, rola dała marny plon, ja będę miał jednak radość w Panu. I musiałem sobie zadać pytanie, Andrzej, co jest źródłem twojej radości? Albo kto, albo co jest źródłem? Słuchajcie, jeżeli uzależnimy się od innych, od sytuacji, od okoliczności, to będziemy przeżywać niesamowite czasami porażki, frustracje czy załamania. I nagle odkryłem, że ja i każdy z nas musi znaleźć źródło swojej radości, która nie jest w człowieku, która nie jest w okolicznościach, bo okoliczności mogą być bardzo różne, prawda? Czasami mamy sprzyjające, one nas zachęcają. Czasami ludzie są sprzyjający i to nas zachęca. Czasami jest odwrotnie, ale ty i ja ciągle możemy przeżywać radość. Amen? Jeżeli naszym źródłem radości jest ten, który nigdy nie zawodzi, a to jest nasz Pan Jezus Chrystus. A więc jeśli On jest źródłem mojej radości, On jest źródłem mojego życia, to jesteśmy w stanie przejść przez największe burze, największe zmagania, największe testy, największe próby, bo ciągle jesteśmy podłączeni do tego źródła zaopatrzenia i błogosławieństwa. I to też jest takim moim świadectwem, które przeżywam właśnie od czwartku w ostatnim czasie i jakby Pan Bóg to do mnie posłał, wziąłem sobie Biblię, odnalazłem ten fragment z księgi Habakuka, sam koniec, kiedy Habakuk jest świadom spustoszenia, które przychodzi na Judę, kiedy doświadczają, że tak powiem, sądu Bożego, w tym momencie on wypowiada te słowa. Że choćby to i tego i tamtego zabrakło. Wiecie, czasami mówimy tak, Boże, nie mam tego, czy brakuje mi tego? A Bóg mówi, ale ja ciągle jestem źródłem dla ciebie. Ciągle jestem źródłem zaopatrzenia i tak naprawdę to, kim jesteś, twoje życie, twoja wartość zależy tylko i wyłącznie ode mnie i od relacji. I o tym też, co Tymek tu właśnie mówi, to się łączy. Od relacji mojej osobistej z Bogiem. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym, bo tak rozmyślałem nad tym dzisiejszym nabożeństwem naszym, chciałbym, żebyśmy otworzyli tekst księgi, drugiej księgi Kronik, 7 rozdziału. Chciałbym dzielić się i wrócić do tego słowa, które tutaj jest zapisane. Od 11 wiersza 7 rozdziału czytamy takie słowa. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską, i pałac królewski, i gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić, w świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego, wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańcza, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną, bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Jeśli tedy będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował Dawid, twój ojciec, czyniąc wszystko, co ci nakazałem i przestrzegając moich przykazań i ustaw, utwierdzę tron twojego królestwa, jak sprzymierzyłem się z Dawidem, twoim ojcem, mówiąc, nie braknie ci męskiego potomka na władcę w Izraelu. Lecz jeśli odwrócicie się
i porzucicie moje przykazania i nakazy, które wam dałem, i zechcecie pójść służyć innym bogom i oddawać pokłon, to wykorzenię Izraela z mojej ziemi, którą mi dałem, a tę świątynię, którą poświęciłem dla mego imienia, odrzucę od mego oblicza i uczynię ją osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. Moi drodzy, kiedy Dawid miał pragnienie zbudowania świątyni, i to było takie czymś naturalnym w sercu Dawida, tego, który umiłował Boga całym sercem, miał to pragnienie, aby zbudować świątynię Panu. Z tego, co mówi nam Boże Słowo, to Dawid przygotował 102 tony złota, 238 ton srebra pod budowę świątyni w Jerozolimie. I wiecie, kiedy z tym przyszedł do Boga i podzielił się z Bogiem z tą myślą, że on chce zbudować Panu świątynię, wtedy Pan do niego przemówił wyraźnie: Dawidzie, myśl jest dobra. To, co postanowiłeś, jest właściwe, ale Pan powiedział, że to nie ty zbudujesz tą świątynię, ale twój potomek. I właściwie Bóg miał taką jedną rzecz, uwagę, która jakby zdyskwalifikowała Dawida w tym momencie do budowania tej świątyni. Mówi Bóg do niego tak: dlatego, że dużo krwi przelałeś. Dużo krwi przelałeś. Oczywiście, że kiedy Dawid toczył wojny, toczył walki, toczył je w imieniu Pana. Pomijam inne rzeczy, czy to, gdzie tam błądził, czy zbłądził w tej sytuacji z Batszewą i odnośnie jej męża. Ale generalnie to był człowiek walki, człowiek wojny. I Pan mówi: nie ty. To jest dobre w twoim, to, co masz w sercu, ale ja wybrałem kogoś, kto nie przelewał krwi, kto będzie twoim dziedzicem i on mi zbuduje dom dla mojej chwały. Ale Dawid przygotował tak wiele, i nie tylko on, ale Izrael przygotował tak wiele, bo nie tylko Dawid to dał na budowę świątyni, ale Słowo Boże mówi, że cały lud, łącznie z książętami, z przywódcami, z liderami, wszyscy dołożyli się do tego, i książęta ze swojej strony, pisze Słowo Boże, zebrali 170 ton złota, 10 tysięcy złotych darejków, 340 ton srebra. A więc lud był bardzo taki oddany, ofiarny, ochotny, mówią: tak, to jest Boże dzieło, my w tym dziele chcemy uczestniczyć. To jest coś troszeczkę jak z naszą budową, z naszym budynkiem, prawda, gdzie przystąpiliśmy do budowy całym sercem, gdzie dajemy pracę, wysiłek, środki, i to jest serce ludu jest przy tym. I ja wierzę, że Bogu się to podoba, i wierzę, że jest to coś, co jest Bożym dziełem na tym miejscu. I mogę powiedzieć tak, że kiedy Bóg wkłada w nas to pragnienie, aby budować nie tylko materialny zbór w postaci budynku, ale w duchowy zbór, kiedy się zgromadzamy, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy w poście, kiedy bojujemy o siebie, to Bóg jest w tym. To Bóg daje nam ten przywilej, że wkłada w nasze serca, daje taką zachętę, aby uczestniczyć w budowaniu Kościoła. I za to Bogu jesteśmy wdzięczni, że to jest w naszych sercach, i myślę w większości sercach naszego zboru, aby Kościół pod każdym względem, i tym materialnym w sensie budynku, i ofiar, i tym także duchowym, mógł być budowany. Oto lud stanął. I oto, wiecie, kiedy czytamy ten 5, 6, 7 rozdział poprzedzający, to było niesamowite, uroczyste zgromadzenie. Tam Salomon nawet wybudował takie podium przed świątynią. Ono było chyba na 1,5 metra wysokie. I Biblia mówi, że kiedy on tam wyszedł, kiedy się modlił, on uklęknął na tym podium, podniósł ręce i wołał do Boga w modlitwie. A później podniósł ręce i błogosławił lud Izraela. I wiecie, kiedy składano ofiary, a to były dziesiątki, nawet setka tysięcy ofiar złożonych w przeciągu 7 dni i 8, bo 8 dnia się kończyło to święto, poświęcano świątynię, każdą część świątyni poświęcano, składając ofiary, jest napisane, że chwała Pana stąpiła i wypełniła tą świątynię.
I moi drodzy, to jest to, czego oczekujemy i w naszych zgromadzeniach, tam gdzie jesteśmy. My potrzebujemy i pragniemy, żeby obecność i chwała Pana wypełniała świątynię Pana, żeby wypełniała nasze serca. Tu jest napisane w 7 rozdziale na samym początku, a gdy Salomon od pierwszego wersetu, a gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios, strawił ofiarę całopalną, ofiary rzeźne, a chwała pańska wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni pańskiej, gdyż chwała pańska wypełniała świątynię pańską. Wszyscy synowie Izraelscy zaś widząc ogień spadający i chwałę pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa Jego łaska. To jest ważne, moi drodzy, i to jest właściwe, że kiedy lud Boży się modli, kiedy lud Boży się zgromadza, oczekujemy na Bożą obecność. Ja wierzę, że ta Boża obecność jest nam obiecana, zagwarantowana. Oczywiście też ważne jest, żeby nasze serca były otwarte i pragnące Boga w zgromadzeniu, bo Pan powiedział, że gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. I nie zawsze może do końca sobie to uzmysławiamy, ale wiemy, przeżywamy, doświadczamy, że On jest obecny pośród swego ludu. A więc była niesamowita chwała, niesamowita obecność Boga, potężne zgromadzenie. Jak wczoraj rozmawialiśmy na spotkaniu liderów i też jeszcze później, byłoby super, jakbyśmy mogli, bo początkiem stycznia będziemy obchodzić 10-lecie istnienia zboru, gdybyśmy mogli w tej głównej sali mieć takie uroczyste zgromadzenie dziękczynne za 10 lat zboru. Może nam się to uda, Janusz, nie wpadaj w panikę, może nam się to uda przygotować, jeśli się dołączymy i bracia się dołączą i będziemy zaangażowani, to ja myślę, że nie mówię o zakończeniu. Mówię, że możemy coś przygotować na tyle, żebyśmy mogli tam być obecnymi. Oczywiście chcemy też jeszcze zrobić inne rzeczy. Tak więc chwała Pana wypełniła to miejsce. Wiecie, kiedy chwała Boża opuściła świątynię? Bo przyszedł taki smutny okres. Ta chwała Pana, która wtedy ogarnęła świątynię, przebywała tam przez 270 lat, około 270 lat. Dopiero później, kiedy lud Boży, tak jak tutaj Bóg, czytaliśmy w Bożym Słowie, lud Boży odwrócił się od Boga, kiedy Pan wydał Judę w ręce króla babilońskiego i cały lud zostali uprowadzeni, a świątynia, pamiętacie, została zburzona. Zanim została zburzona, Ezechiel na ten temat prorokuje, że chwała Boża, która wtedy zstąpiła za czasów Salomona, podniosła się i odeszła z tego miejsca. Ja myślę, że wróciła w całej takiej pełni, w momencie, kiedy Chrystus był wszedł do świątyni. Chociaż Żydzi ciągle uważają, że kiedy odbudują świątynię, chwała stąpi. I ja myślę, że to, jeżeli tak będzie, to Słowo Boże o tym mówi. W każdym razie ta świątynia druga, którą odbudowano po niewoli, pamiętacie, jest napisane, że będzie jakby większa chwała tej drugiej świątyni. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłoby być inaczej, że ta większa chwała wynikała z obecności, z przyjścia Mesjasza do tego miejsca. W każdym razie tutaj oni się modlą. Oni mówią, Boże, niech to miejsce będzie szczególne. Kiedy będzie się lud Twój modlił na tym miejscu, albo kiedy lud Boży będzie daleko i zwracał swój wzrok w kierunku Jerozolimy i świątyni, Ty odpowiedz. Nie tylko wtedy, kiedy załóżmy coś się stało, prawda, zgrzeszyli, zostali rozproszeni, ale gdzieś byli, gdzieś się udali i zwracali swój wzrok w tym kierunku, aby Bóg był łaskawy i miłosierny, a szczególnie, kiedy się zgromadzają na tym miejscu. I wtedy, wiecie, Bóg daje nam obietnice i z reguły obietnice, które Bóg nam daje, są uwarunkowane. Pamiętacie, Bóg powiedział, kiedy wyszli z Egiptu, przeszli przez morze, znaleźli się nad wodami Mara, gorzkimi i Pan je uzdrowił, kiedy mówi do Mojżesza, weź kawałek drewna i wrzuć do tej wody i wody zostały uzdrowione i wtedy Pan objawił swoje imię, jam jest Pan twój lekarz.
A wtedy Bóg powiedział tak: jeżeli pilnie będziecie zachowywać słowa, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę was. Ale warunek był jeden: kiedy będziecie trwać, kiedy będziecie blisko mnie. I tutaj mamy coś właśnie, taką Bożą obietnicę. Salomon się modli: Panie, chcemy Twego błogosławieństwa. Tak jak ta chwała stąpiła, kapłani nie mogli ustać, ale on wołał do Boga: Boże, daj, aby to miejsce było w szczególny sposób miejscem modlitwy, chwały, obecności, kiedy lud się tutaj zgromadza, aby się modlić. Ty bądź czujny i wysłuchaj naszej modlitwy. Ukazał się Pan Salomonowi w nocy. To jest wspaniałe, kiedy człowiek, modląc się do Boga, może słyszeć Boga w różnoraki sposób. Przez refren śpiewany na nabożeństwie, przez czyjąś modlitwę wypowiadaną na nabożeństwie, przez słowo zwiastowane na nabożeństwie. Kiedy idziesz drogą, Bóg może posłać myśl do ciebie w różnoraki sposób. Jeżeli tylko oczekujemy, szukamy Boga, Bóg w różnoraki sposób do nas przemawia. Pan mu się ukazał. To było coś szczególnego. Wysłuchałem, wybrałem to miejsce na dom ofiarny i gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu. A więc gdy przyjdzie taki okres trudny dla mojego ludu, gdy będą przeżywać trudny czas, mógł być spowodowany różnymi rzeczami. Nie tylko koniecznie ich grzechem, ich odstępstwem, ale gdy nie będzie deszczu, a wtedy się zaczną modlić. Ale też Bóg mówi tak w tym fragmencie Bożego Słowa, że gdy ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ziemię uzdrowię. I tutaj ten kontekst wyraźnie pokazuje, że to błogosławieństwo, ten deszcz, który sprawia urodzaj, został zatrzymany z powodu ich grzechów. Ale mówi, kiedy oni, nawet kiedy zgrzeszą, nawet kiedy odstąpią, nawet kiedy będzie nie tak w ich życiu, to kiedy się ukorzą na tym miejscu przed moim obliczem, kiedy zrobią pewne rzeczy, to wtedy ja wysłucham. Jestem gotów przebaczyć, jestem gotów sprawić im odnowienie, jestem gotów sprawić, że na nowo będą błogosławieni. Słuchajcie, to jest niesamowite, że kiedy jest poświęcona świątynia, to kapłani, lewici, którzy śpiewali i wielbili Pana, to czytamy właśnie w tych poprzedzających rozdziałach, oni śpiewali głośno z całym ludem: dobry, łaskawy jest Pan. Podkreślali dobroć i łaskawość Boga. Kiedy Mojżesz prosił: Boże, objaw mi siebie, daj mi oglądać Twoje oblicze. Pamiętacie, kiedy na górze Synaj przechodził i Pan go zakrył i zobaczył tylko z tyłu postać Pana, bo Bóg mówi, nikt nie może oglądać mojego oblicza. Tam Mojżesz woła w takim uniesieniu Bożej obecności: wielce miłosierny i łaskawy jest Pan. A więc to było udziałem Mojżesza, to było ludu Bożego, kiedy była poświęcona świątynia. I wierzę, że my wielokrotnie i właściwie powinniśmy zawsze, codziennie przypominać sobie, że nasz Pan jest dobry i łaskawy. Że takiego mamy Boga. I dlatego też, że jest dobry i łaskawy, ale też jest Bogiem, który nie może się zgodzić z grzechem w naszym życiu, ze złem w naszym życiu. I też Bóg nie mógł tolerować grzech w życiu Izraela, ale też daje obietnicę Salomonowi. Jeżeli mój lud zgrzeszy, jeżeli ja zacznę ich sądzić i zamknę niebo i nie będzie urodzaju, jeżeli ja zacznę to robić, a mój lud się opamięta w tym wszystkim i zobaczy, że to jest spowodowane nie jakimiś okolicznościami, to nie jest jakieś doświadczenie i próba, ale jest to jakby owoc ich grzechu. I ja zamknąłem i sprawiłem, że nie ma deszczu, ziemia przestaje rodzić, sprawiłem, że zaraza zaczęła trawić plony i tak dalej. Ja do tego dopuściłem. To mówi, kiedy się opamiętają i przyjdą przed moje oblicze. I pierwsza rzecz, gdy się ukorzą, gdy się uniżą. Słuchajcie, zawsze powinniśmy pamiętać, że kiedy przychodzimy przed Boga, jest tak potężny, jest tak wielki. I ja wiem, że On jest naszym Ojcem. Ja wiem, że On dał nam pełne prawo przychodzenia przed swoje oblicze. Ja wiem, że On jest, nawet mówi
nie nazywam was już sługami, mówi w pewnym momencie, ale nazywam was przyjaciółmi, jesteście moimi przyjaciółmi. I to wszystko jest prawdą. Nawet w liście do Hebrajczyków jest napisane, że jesteśmy braćmi Pana Jezusa. On jest tym pierworodnym pośród braci, tak jest napisane. I Jezus mówi, oto są bracia, których dał mi Ojciec, którzy są ze mną i możemy razem przystępować przed oblicze Boga. Ale z drugiej strony nigdy nie możemy też zapomnieć, że On jest potężnym, świętym, wielkim Bogiem. I kiedy przychodzimy do Niego, to nie przychodzimy z wyniosłością serca. To nie przychodzimy z takim nastawieniem, no Pan Bóg teraz powinien zrobić tak, jak ja uważam. Mówi, a tym bardziej, jeżeli ktoś zgrzeszy, przychodzimy uniżając się. To słowo oznacza upokorzyć, poniżyć, być pokornym. Bo Bóg wiemy, że nienawidzi czego? Pychy. Pychy i buty są to rzeczy, których Bóg nienawidzi. Pierwszą rzeczą, czasami potrzebujemy się przyjść do Pana i ukorzyć przed Jego obliczem. Moi drodzy, tak więc mamy tą świadomość, że potrzebujemy ciągle łaski, ciągle Jego łaski dla naszego życia. Tak więc pierwsza rzecz to jest to właśnie ukorzenie, aby z powrotem wróciła do nas ta łaska, przychylność Boga, to miłosierdzie Boże, abyśmy mogli bez przeszkód czerpać łaskę za łaską, jak mówi Słowo Boże. I każdy z nas powinien sobie uświadomić, że mamy wzrastać w tej łaskawości, w tej przychylności Boga do nas. Ja wiem, że my już ją mamy, ale z drugiej strony wiem, że też wzrastamy w łasce, kiedy trwamy w pokorze przed Bogiem, w tym uniżonym sercu przed Bogiem. Jakub pisze w 4 rozdziale od 6 do 8 wiersza, że Bóg pysznym się przeciwstawia, ale pokornym daje łaskę. A więc chodzi o to, żebym nauczył się chodzić z Bogiem, mając uniżone serce przed Nim, mając tą świadomość, że to kim jestem, to co mam, to wszystko jest dane mi darmo z Jego łaski. Ja na to nie zasłużyłem, ja na to nie zapracowałem. On po prostu okazał nade mną łaskę. Nawet wiara nasza w Niego wynika z łaski. Łaską zbawieni jesteście, pisze Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale w 10 wierszu. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Boży to dar. A więc Bóg okazał tobie i mnie łaskę, że mogliśmy zaufać Jezusowi, uwierzyć w Jezusa. Jest to takie współdziałanie Bożej łaski także z nami, ludźmi. Wzrastamy też w łasce, a więc kiedy trwamy w tym uniżeniu, ale wzrastamy też, kiedy to uniżenie jest wyrażone poprzez posłuszeństwo dla Jego słowa. A więc pokorny człowiek to jest człowiek, który poddaje się Bogu i to poddanie wyraża się w posłuszeństwie dla Jego słowa. Co to jest za uniżenie? Co to jest za poddanie się Bogu, jeżeli nie liczymy się z Jego słowem? Jeżeli On mówi jedno, a my robimy drugie. A więc każdy z nas musi, że tak powiem, dokonywać codziennie wyboru, aby opowiadać się po właściwej stronie. Jakub pisze, skąd spory są między wami i walki, i właśnie, i tak dalej. Dlatego, że Jakub mówi, że to jest w waszych członkach, jeżeli temu się nie sprzeciwicie. Jeżeli tego nie będziecie z siebie zewlekać, ze swojego życia usuwać, to też no, nie możemy wzrastać w łasce, bo grzech będzie dominował w naszym życiu i będzie nas pozbawiał tego błogosławieństwa, nie mówię zbawienia, błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. Daniel nazwany został wielce miłym mężem w oczach Boga, prawda? Ale zwróćcie uwagę, Daniel cały czas wzrastał w łasce. W jaki sposób? On nie tylko się modlił 3 razy dziennie, miał taki dobry zwyczaj i tego pilnował, chociaż był bardzo zajętym człowiekiem, bo był ministrem i szefem wszystkich ministrów, był bardzo zajęty, a jednak regularnie zostawiał wszystko, szedł i modlił się 3 razy dziennie.
i wzrastał w łasce, bo był uniżony, był posłuszny i nawet kiedy chciano go zmusić do tego, żeby nie modlił się do Boga, żeby złamał to, czego Bóg od niego oczekiwał, to pamiętacie, że on był gotów oddać życie. Ale mówi królowi i do króla nie będzie się modlił, tylko do samego Boga. Co to znaczy wzrastać w łasce? Kiedy lud naprawdę się ukorzy przed Bogiem, kiedy nie tylko w myślach, że tak powiem, mówimy, Panie, no jestem nikim, prawda, i tak dalej, to jest część dopiero. Pytanie jest, czy ja respektuję to, co Bóg mówi w swoim słowie do mojego życia? Czy jestem wręcz nawet gotów stracić życie dla tego, co Bóg mówi, aby tylko być uniżonego serca przed Bogiem? No bo jak inaczej mogę to uniżenie wykazać, prawda? Bo jeżeli bardziej szanuję ludzi, bardziej ich zdanie, bardziej ich wpływ, to co oni chcą na mnie wymusić, to wtedy no, odsuwam się od Boga, prawda? Lekceważę Boga. Tu nie ma w tym momencie żadnego uniżenia, żadnej pokory przed obliczem Boga. Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. I zwróćcie uwagę, że Noe żył w środowisku, w którym nikt z nas nie żyje. Bo cała współczesna ludzkość, cały duchowy świat aniołów, który przekroczył Boże granice, był przeciwko temu mężowi Bożemu, który był sam jeden ze swoją rodziną. On z żoną, trzech synów, tak? Z żonami. I to było wszystko. I wyobraźcie sobie, że żyjecie w środowisku, w jakim on żył, gdzie jest drwina, śmiech, grzech, nieprawość. Jest tak wielkie zło, pamiętacie? Pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, że Pan spojrzał z góry i żałował, że uczynił człowieka. Wiecie, my mamy dzisiaj jeden drugiego, zawsze możesz zadzwonić, powiedzieć i tak dalej, wesprzyj mnie, bądź ze mną, pomóc się o mnie, prawda? Mamy drugiego człowieka, oni nie mieli nikogo. I Noe był tym mężem bogobojnym, sprawiedliwym, uniżonym pod mocną Bożą ręką, bo tak to trzeba powiedzieć. Znalazł łaskę. Jeśli chcę wzrastać w łasce, chcę widzieć coraz więcej Bożej łaski w moim życiu, a kiedy mówię Bożej łaski, to mówię o przychylności, ale też mocy dla mojego życia, siły, abym mógł pokonywać trudności, pokuszenia i zwyciężać w moich duchowych walkach. Tak więc Noe był takim człowiekiem. Ktoś powiedział, wiecie, tutaj są różne opinie, czy to było 100 czy 120 lat, kiedy Noe budował Arkę, głosił nadchodzący sąd. Ja nie wiem, on miał niesamowitą wytrwałość i nikt się nie nawrócił. Przez 120 lat nikt się nie opamiętał. A on, wiecie dlaczego? Bo choćby figi nie zakwitły, on źródło życia, nadziei, błogosławieństwa miał nie w okolicznościach, nie w ludziach, ale miał w Bogu. Amen. Amen. Każdy z nas, tak jak psalm pierwszy mówi, musisz posadzić swoje życie przy źródle. Przy źródle, którym jest Bóg, którym jest Jego święte słowo. Tylko wtedy jesteśmy w stanie przetrwać w różnego rodzaju doświadczeniach, próbach, pokuszeniach. Tak więc zwróćcie jeszcze uwagę, Piotr pisze tak, podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką, aby was wywyższył czasu swego. Wzrastam w łasce, kiedy właśnie mamy tą postawę uniżenia pokory wobec siebie nawzajem. Tu o tym właśnie apostoł Piotr mówi. Wtedy doznajemy wywyższenia i też wzrastamy w łasce. I ostatnia rzecz, wzrastamy w łasce, w przychylności, gdy właśnie stronimy od złego. Pamiętacie list Tytusa, 2 rozdział, wiersz 11 i 12. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I tam jest napisane w naszym tłumaczeniu, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli wszelkiej bezbożności i sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie żyli. Wiecie, i sprawdzałem w tym tygodniu, bodajże środę, kiedy byłem w biurze,
sprawdzałem w tym tygodniu, jak to tam jest napisane, co to jest nauczając nas, ta łaska Boża, zwróćcie uwagę, mówimy o ukorzeniu, o łasce, bo jedno z drugim jest związane, bo Pan pokornym objawia łaskę. My już ją mamy, ale chcemy w niej wzrastać. I tam, patrzę, tam jest słowo, które naucza nas paideo. Paideo. Mówię, no fajne słowo. Rzeczywiście słowo, od tego jest pedagog, od tego jest nauczyciel, od tego słowa. Ale kiedy popatrzyłem do słownika, co znaczy słowo paideo, to jest to, co wyraźnie jest napisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Gdzie jest taki ojciec, który miłując swojego syna, by go co? Nie? Nie karcił. Tam jest przetłumaczone jako karcił. To samo słowo paideo, nie karcił. Czyli nie pouczał. Ale to samo słowo jest użyte w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, kiedy Piłat wydał Jezusa, aby go wychować, a u nas jest przetłumaczone, aby został ubiczowany. Paideo. Wiecie dlaczego? Bo słowo paideo jest nierozerwalnie związane z procesem wychowywania. Poprzez słowo, a jeśli trzeba, to poprzez rózgę, karcenie. I ono może nawet przybrać tą formę właśnie takiego karcenia. A więc to słowo paideo znaczy uczyć, kształcić, wychowywać, karcić, karać, poprawiać, ale też chłostać, smagać. Dlaczego? Bo czasami człowiek jest tak gdzieś uporny, gdzieś tam odchodzi i Bóg mówi, już słowa nie pomagają, różne rzeczy nie pomagają, mówi, muszę coś zrobić drastyczniejszego. Tak? To właśnie to jest to słowo. A więc łaska Boża poucza nas słownie, zachętą, obietnicą, ale też poucza nas w tym znaczeniu, że jeśli trzeba, karci nas, abyśmy wraz z tym światem nie byli potępieni, ale abyśmy byli zachowani. Jeśli chcę wzrastać w łasce, w przychylności, to też muszę zrobić wszystko, aby pilnować siebie samego i chronić siebie od grzechu, od zła. A więc ukorzy się mój lud. Ukorzy się, aby wrócić z powrotem i czerpać z łaski. Dalej jest napisane, i będą się modlić. Będą się modlić. To jest to, co przeżywaliśmy w wakacje. Jak wam mówiłem o tym obozie, to jest to, co przeżywa zbór w Gliwicach, kiedy Kościół, kiedy zbór się modli, kiedy ludzie w zborze zaczynają mówić tak, my pragniemy Boga, Jego łaski, Jego mocy, my pragniemy więcej i więcej z tego, co Bóg ma. Nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, ale pragniemy więcej. Kochani, jeżeli to jest pragnienie w twoim sercu, to jest Boże pragnienie, to jest od Ducha Świętego pragnienie, a jeżeli tego pragnienia nie ma, jest obojętność, to powinniśmy zrobić wszystko, aby to było w nas i była ta dążność do tego, aby się modlić. Ukorzy się i będą się modlić. Wiecie, będą się modlić czasami jak w agonii. Dosłownie. Będą się modlić w taki sposób, tak jakbyś widział umierające swoje dziecko i wołasz i krzyczysz do Boga, Boże, ratuj. Ratuj. Wołasz i krzyczysz, ratuj, bo będą się modlić, kiedy przyjdą, kiedy się ukorzą i zaczną się modlić całym sercem, tak jak ta niewiasta cierpiąca od 12 lat na krwawienie. Ona pokonała wstyd, ona pokonała strach, aby przebić się przez tłum ludzi, dotknąć się szaty Jezusa, bo przecież według zakonu w takim stanie, w jakim była, nie wolno jej było być wśród ludzi i właściwie mogła zostać ukamienowana. Gdyby tylko to rozpoznano. Ona się przez to wszystko przedarła. Mówi, bylem się go tylko dotknęła. Determinacja i wiara. A więc będą się modlić. I dlatego też modlimy się. I zachęcam was, módlmy się i w domach, i tutaj przychodząc na modlitwę, i w zgromadzeniach czwartkowych i niedzielnych. Bądźmy tymi, którzy wołają do Boga. Boże, daj nam więcej i więcej Twojego błogosławieństwa i łaski. I dalej jest napisane, będą szukać mojego oblicza. Inaczej mówiąc, myślę, że to jest związane z tym, co Tymek mówił w świadectwie, czuł taką pustkę. Oczywiście też mamy różne uczucia. Nie zawsze to oznacza, że
Pana nie ma z nami. To może być doświadczenie. Ale mamy szukać Bożego oblicza oznacza być, trwać w społeczności z Bogiem. Że ja jestem z Nim w społeczności, że wiecie, pamiętajmy o tym, że czasami możemy przechodzić przez taką próbę, doświadczenie, że zniknie wszelka jakby odczucie obecności Boga w twoim życiu. Przeżywaliście coś takiego? Bo ja przeżywałem. To jest jedno z doświadczeń. Wchodzisz jak na pustynię duchową, oto Bóg prowadził ciebie, czuwałeś Jego obecność i nagle nie przeżywasz tego. I czasami wpadamy w panikę, ale mamy obietnicę słowa, które mówi wielokrotnie w Biblii i w Starym i Nowym Testamencie, nigdy cię nie opuszczę i nigdy cię nie zostawię. Amen? Nigdy Bóg ciebie i mnie, swoje dziecko nie opuści i nie zostawi. A więc będą szukać. Dlaczego? Bo oddalili się od Boga sami. To nie Bóg chciał. Oni się oddalili. I daje Salomon, taka obietnica dana jest Salomonowi w czasie największego rozkwitu, że tak powiem, i duchowej obecności, chwały Bożej w państwie izraelskim. I takie słowa. Jakby takie, wiecie, tu taka radość, taka euforia i kapłani nie mogą wejść do świątyni. I Pan mu w nocy mówi, słuchaj, Salomonie, jeżeli mój lud zgrzeszy, jeżeli odstąpi ode mnie i ja będę go karcił, będę go wychowywał, bo już słowa nie pomogły proroków, bo posyłałem, to ich zabijali. Jeżeli ja już nie mogłem, to użyłem mojej rózgi, może innych narodów, ale kiedy mój lud się ukorzy, kiedy zacznie się modlić, kiedy z powrotem zaczną szukać mojej obecności, aby być ze mną w społeczności, to co Pan mówi, ja się odwrócę plecami, to ja dam się im znaleźć. To ja sprawię, że uzdrowię ziemię, że znowu niebo zacznie spuszczać deszcz, że ta zaraza, która pojawi się na roślinach czy w ziemi, to wszystko zostanie usunięte. Oto ja sam zacznę na nowo błogosławić mój lud. Zwróćcie uwagę, jak bardzo potrzebne jest tutaj, my jesteśmy potrzebni, aby zabiegać o tą społeczność. I tam dalej jest napisane, i odwrócą się od swoich złych dróg. Ja niedawno mówiłem, że kiedy szukamy Boga, wyraźnie jest napisane, kiedy Bóg wzywa nas do szukania siebie, to za każdym razem jest to szukanie Boga polega między innymi nie tylko na poznawaniu słowa, byciu w społeczności z Bogiem w modlitwie, ale usuwaniu ze swojego życia tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba. I wtedy mogę powiedzieć, że naprawdę szukam Boga. Tak to wyraźnie w Bożym Słowie przedstawione. A więc będą szukać i dalej zaraz jest powiedziane, odwrócą się od swoich złych dróg, wtedy ja ich ziemię uzdrowię, wysłucham ich, odpowiem i na nowo będą cieszyć się moim błogosławieństwem. Moi drodzy, czy dzisiaj potrzebujemy tego? Jeżeli to słowo może mówisz, tak, ja mam relację, mam społeczność, ja chodzę z Bogiem, dzięki Bogu. Ale może jest tak, że dzisiaj potrzebujesz coś zrobić, żeby właśnie wzrastać, żeby może wrócić do tej bliskiej społeczności z Bogiem. Albo pamiętajmy, w jaki sposób będziemy mogli wzrastać w tej łasce w oczach Bożych, tak aby błogosławieństwo było nam dane. Wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. I wierzę, że przede wszystkim to dotyczy nas, świątyni ludzkich serc, kościoła, zgromadzenia. Wybrał nas jako swoją świątynię, aby tam na nas i w naszym życiu spoczywały Jego oczy, aby tam było Jego serce przy nas, abyśmy byli błogosławieni. Oczywiście też chcemy i modlimy się o to, że kiedy będziemy też i w tym nowym budynku, aby tam chwała Pana była obecna, aby moc Boża była obecna, aby służba Boża mogła być tam wykonywana. Ale Bóg do tego potrzebuje nas wszystkich, swoją świątynię. A więc będą się modlić,
ukorzą się, będą się modlić, będą szukać, odwrócą się od swoich złych dróg, a ja wysłucham i uzdrowię. Powstańmy, aby się modlić. Halleluja. Panie, chcę Ci podziękować, że pragnieniem Twoim i wolą Twoją jest błogosławić nas każdego dnia. Chcemy Ci dziękować, tak jak lud radował się razem z Salomonem i głośno śpiewał, wielce łaskawy i dobry jest Pan. I chcemy to dzisiaj wyznać, tego poranku, że wielce łaskawy i dobry jest Pan. I chcemy Ci dziękować, że ta dobroć i łaska objawia się nawet wtedy, kiedy odstępujemy, kiedy upadamy. Ty czekasz, Ty podnosisz, Ty oczyszczasz, aby nas na nowo błogosławić. Dziękujemy Ci za to. Tak modlimy się o nas tutaj zgromadzonych. Modlimy się o tych, którzy wyjechali, o tych, którzy dzisiaj nie mogli przybyć i o tych, którzy dzisiaj może nie chcieli przybyć. Panie, Ty dotykaj każdego serca, abyśmy jako Kościół, Panie, jednym sercem, jedną myślą, razem, Panie, wielbili Ciebie, wywyższali Twoje imię. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, które są uczone Twojego słowa, za naszych nauczycieli. Dziękujemy Ci, Panie, za wszelką służbę, Panie, w tym zborze. Ty błogosław swój Kościół, swój lud na tym miejscu. I daj, Panie, aby w nas było to wołanie, ten entuzjazm, to pragnienie, jakie było wtedy w Izraelu, kiedy budowano świątynię, kiedy ją oddawano, kiedy, Panie, lud chodził w bojaźni przed Tobą. Bądź błogosławiony. Mów do nas, do każdego z nas indywidualnie i uwielbi się w życiu każdego z nas i w naszych domach. Amen.